Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w StarCraft. Ostatnim razem przeszliśmy jedną z najkrótszych chyba misji, jakie tylko sobie w tej chwili mogę skojarzyć. Misję siódmą, w której wykorzystaliśmy naszą kartę atutową i zesłaliśmy naszych przeciwników z Ergów, a tymczasem przechodzimy do misji ósmej Wielkiego Pchnięcia. Zergi sprowadzone przez sygnałami terapii opadły na niespodziewające się niczego siły konfederatów i sprawdziły na nich zagładę. I po raz kolejny flota protosów pod dowództwem wysokiego templariusza Eta Sadara przybyła i spaliła planetę. Wielkie pchnięcie. Jak zwykle na dobry początek dostajemy transmisję od Reynora Duke'a i Mengska. Mengsk sugeruje, że zbliża się czas ataku na Konfederację. Zanim jednak uderzymy na Tersenik, czyli główną planetę, musimy przełamać najpotężniejsze siły obronne. A generał Duke na to trochę wyjaśni. Broniłem Tersenik w 30 wielkich bitwach, więc znam obronę jak własną kieszeń. Są trzy platformy orbitalne, które służą jako doki dla flot Konfederatów. Jeśli zaatakujemy platformę centralną, powinniśmy spowodować na tle chaos, abyśmy mogli się dostać. No ale jestem zaskoczony, nie spodziewałem się, że lubisz tak atakować się od przodu. Cóż, konfederaci mają szwadrony Omega i Delta, które bronią platformy. To nic porównaniu do mojego szwadronu Alfa. No i cóż, naszym celem jest eliminacja sił konfederatów oraz zapewnienie przetrwania generałowi Duke'owi. Wydaje mi się, że no cóż, możemy zaczynać. Nie lubię szczerze mówiąc tego typu misji, aczkolwiek na dobry początek nie dostajemy w ogóle bazy jako takiej. Musimy się przetransportować z tym, co teoretycznie przyswaliśmy sobie skądś, nie wiadomo skąd. Nie czepiajmy się takich dolnych szczegółów. Jakieś tam drobiazgi zawsze nam zostawiono, ale no, nie oszukujmy się, są to praktycznie postawy postaw. Nie mogę w to uwierzyć, szwadron Alfa nigdy nie zostawiłby takiego ekwipunku za sobą. To się nazywa idiotyzm. Tak, wiemy, generale Duke, że twoje oddziały są zbyt elitarne na takie głupstwo, ale cóż, nie musisz od razu mówić w ten sposób, prawda? Użyj duchów do naprowadzania rakiet nuklearnych. Tak, w tej misji wreszcie możemy używać rakiet nuklearnych. Boże, gdzie są moje? Rakiet nuklearne są o tyle dobre, że mają bardzo duży zasięg działania i zadają bardzo poważne obrażenia. Praktycznie jest jedna jednostka, która może przeżyć się bezpośredni wybuch takowej. Jest to praktycznie rzecz mówiąc krążownik. No tak, krążownik Teran. Nic innego, a to jest duch. Wraz z trzema swoimi umiejętnościami. Maskowaniem, lockdown, czyli zamarzanie jednostek mechanicznych oraz naprowadzanie rakiet nuklearnych. Tak jak też to już było wspomniane. Przepraszam. A tutaj widać, jak kosztowną operacją jest wbudowanie takowej rakiety. Tak swoją drogą, po raz pierwszy zostałem zmuszony do tego, aby tak właściwie nagrywać dźwięk po nagrywaniu filmu. Nie wiem czemu, ale dźwięk się tym razem normalnie nie nagrał. Także może być pewna rozbieżność w porównaniu tego, co widzicie i co słyszycie, ale nie powinno to się dziać. Przed chwilą właśnie demonstrowałem siłę Norada 2. Jestem w stanie jednym strzałem ze swoich działek zdjąć Marines oraz korzystając z działa Yamato zniszczyć dowolną formację obronną oprócz tych, które posiadają zergi jednym strzałem. Kosztuje to, prawda, dosyć sporo energii, ale można sobie na to pozwolić, zwłaszcza jeśli potrzebujemy zniszczyć z daleka coś, co normalnie mogłoby nas mimo wszystko zabić. Tutaj widać, że Goliaty nie są sprzymierzeńcem Norada 2. No cóż, tak jak już wcześniej mówiłem, jest to jednostka wybitnie ziemia, powietrza. Jak wiadomo, krążowniki w tej grze latają. W
Wiem, że inaczej by tak nie było, ale. Cóż, początki są dosyć nudne. Nie demonstrowałem jeszcze jednostki czołgu mrażniczego, ale nie martwcie się, zrobię to w tej misji. I to naprawdę w dosyć sporych ilościach. Początki misji w większości wypadków wyglądają dokładnie tak jak tutaj. Spokojnie, powoli, dobuduj jednostek, które mają wydobywać surowce. Zbuduj sobie jakąś tam drobną armię do obrony, dalej się rozbuduj, aż wreszcie zbudujesz dużą armię i rozbijesz wszystko w drobny pył. No niestety, nic na to nie poradzę, że schemat gry wygląda tutaj tak, jak wygląda. I nie oszukujmy się, ta misja w przeciwieństwie do przednich nie zajmie już 5 czy 10 minut. Już, dokładnie rzecz ujmując, będzie to około 30, z tego co dobrze pamiętam. No niestety, takie życie. Tak przy okazji, chciałbym was prosić o waszą opinię na temat tego, czy lepiej jest, jeśli dźwięk jest nagrywany razem z wideo, czy też po, tak jak w tej chwili. Doszedłem do wniosku, że na początku nie jest mi potrzebna aż taka duża ilość rakiet nuklearnych, więc mogę sobie po prostu pozwolić na przesunięcie Command Centera odrobinę bliżej gazu. Tego jak najbardziej mi brakowało, jak na to nie patrzeć. Oto i czołg mrażniczy, jednostka, która prawda nie należy do zbyt potężnych w takiej formie jak teraz, jest jednakże posiada typ oblężniczy, w którym jej obrażenia znacząco się zwiększają oraz zyskuje tak zwane splash damage, czyli obrażenia obszarowe. Obrażenia wtedy otrzymuje nie tylko ta jednostka, która dostaje bezpośrednio od czołgu, ale również te, które stoją w pewnej odległości od nic. Prawda, obrażenia wtedy są zmniejszone, nie oszukujmy się. Jednakże nie są to aż tak małe obrażenia, żeby można było to sobie po prostu olać i stwierdzić, co to jest, powiedzmy tam 5 obrażeń w porównaniu do 70. Nie, tak nie ma. Po prostu dwie takie salwy są w stanie zdjąć całkiem sporą grupkę Marines. W StarCraftie dwójce czołgi te zostały dodatkowo wzmocnione, bo te obrażenia obszarowe w ogóle się nie redukują. I to jest dosyć ciekawe. W tej misji, przynajmniej tak mi się wydawało, że przeciwnicy zaczynają stosować niewidzialne jednostki, stąd też budowałem stację badawczą, ale okazało się, że jednak wszystkie upiory, które na mnie wysłały, nie korzystały z maskowania, nie wiem czemu. Szczerze mówiąc, zdziwiło mnie to, tak samo jak parę innych rzeczy, o których zresztą postaram się powiedzieć. Z góry przepraszam za wszelkiego rodzaju przestoje, które mogą się nadarzać, ale po prostu czasami zdarza się tak, że nie mam zupełnie nic o niczym mówić w ogóle i wtedy nastaje taka niezręczna cisza, na którą niestety nic nie mogę zbytnio poradzić. Tak, zbudowała się ta stacja badawcza, o której umiejętnościach nie zdążyłem zbytnio powiedzieć z powodu, jakby na to nie patrzeć, dosyć krótkiego czasu poprzedniej misji. Umiejętności są trzy: tarcza obronna, której też już zdążyłem użyć, która absorbuje obrażenia, fala elektromagnetyczna, która zabiera energię wszystkim jednostkom, takim jak na przykład Nord 2, który ma 250 energii, stacje badawcze czy właśnie duchy. Wtedy nie mogą korzystać ze swoich umiejętności. Również jest to przydatne w momencie, kiedy walczy się z protosami, gdyż ich jednostki mają takie tarcze. Są one teoretycznie tak czysto duchowe, jednakże to właśnie ta fala MP zdejmuje wszystkie tarcze, które ma dana jednostka albo budynek. Przydaje się to zwłaszcza przeciwko jednej konkretnej jednostce. Jest jeszcze trzecia umiejętność: Irradiate, czyli napromieniowanie, która nie ma w ogóle wpływu ani najmniejszego na jednostki mechaniczne, jednakże jednostki biologiczne, czyli praktycznie rzecz biorąc wszystkie jednostki zergów, no i część ludzi zwanych dalej tyranami protosów otrzymuje stale obrażenia. W większości wypadków aż do śmierci, bo obrażenia naprawdę są znaczące. Jednostki obok jednostki napromieniowanej również dostają obrażenia, a tej nawet nie zwróciłem uwagi, co się do końca dzieje. I tak tylko po chwili. A tej widać dokładnie, co robiłem moim duchem. Doprowadzałem rakietę nuklearną,
Tak jak mówiłem, oni mają trochę spóźniony zapłon, na co się narzekać nie ma zamiaru. Dowiaduje się o tym, że duch ich atakuje dopiero po tym, jak zostanie już zrzucona takowa bomba. Czy ja wyglądam na osobę, która ma zamiast z tego powodu płakać, narzekać?